Jesteśmy w pasiece u Bruna. To jest El Chupacabra Bruno. Wspaniały pies. Super chłopak jest. No daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Łobuzie. No. Fajny jesteś chłopak. Idziemy zobaczyć, co słychać w pasiece u Bruna. Czy słychać będzie pszczoły? Miejmy nadzieję, że tak. Teren jest tutaj spory. Zobaczymy, co brat wymyśli. Co tutaj będzie rosło w przyszłości. No, podchodzimy do pierwszego ula. Zobaczymy, czy słychać. Zaznaczam, że dreptanie tutaj takie po śniegu bardzo stresuje pszczoły. I starajmy się to robić jak najrzadziej. Słychać pszczoły. Tutaj lipa rośnie. Lipa Moltiego. Drugi ruch. Jeżeli będzie na przykład mysza, to też będzie słychać mysza. Będzie słychać, co z tym zrobić. Tutaj mamy jakieś powyrzucane sztuki. To jest normalne. Są pszczoły. Tutaj mamy tak, widać tu kilka sztuk na śniegu. Dostać. Słychać pszczoły. Ciężko nie zrobić jakiegoś dodatkowego hałasu. Żeby posłuchać pszczół.
Ja na słuchawkach słyszę, ale ten coś słabo. No i tutaj mamy nowe ule jednościenne, są tu odkłady i jest tu zazimowana, z tego co pamiętam, zęba we wszystkich. Zobaczymy, co słychać. Ładnie słychać. Też je słychać. Ciężko tutaj wsadzić pod spód mikrofon. Słychać pszczółki. Szczęście. Bardzo ładnie. Jednościenne ule. Grubość deski, zobaczcie, to jest 3 cm. Pięknie słychać, tu widać od sklep, pozostałości od sklepu, tak ja. Zobaczymy co tutaj u tych słychać. Słychać i widać tu kilka sztuk martwych pszczół. Która się wypróżniła. Widać nawet trochę chyba wypróżnienia. Chyba mnie usłyszał. Wszystkie żyją bardzo dobrze. Idziemy. Fajny teren. A jedziemy teraz po deski na kolejne ule. Pasieka u Bruna.